Witam kochani moi, będę robić rybę po grecku, jak to przed świętami, blat jest pełnił sieńki. Tak chciałam Wam pokazać, nie wiem, tu chyba z pół kilograma jest marchewki, może troszeczkę więcej. No mam kawalątek korzenia pietruszki, bo tą grubą, wielką część wzięłam do sałatki, a tylko to mi się udało kupić. I z kolei selera mam więcej, normalnie bym wzięła mniej selera, a więcej pietruszki, no ale ponieważ nie mam takiej możliwości, więc tak wzięłam. I co? Obieram to wszystko i ścieram na tarce, na tych grubych, warzywnych oczkach. Będę ścierać, natomiast jeszcze najważniejsze, jak ryba po grecku, to musi być ryba, nie może być samych warzyw. Widzieliście w opakowaniu, jaką kupiłam rybę, to jest 800 gramów ryby z panierką od razu, ona 5 tych kawałków jest 800 gramów, niecałe 4 euro kosztowała, nie wiem czy będziecie to widzieć, grubość ryby, w środku jest ładna biała ryba, filety bez ości, już nieraz kupowałam, wiele razy nawet, więc wiem, polecam te ryby do kupowania i to są w każdym bodajże markecie można je kupić. Na ogół na opakowaniu jest napisane, że od 3 do 5 filetów jest w opakowaniu, natomiast zawsze to jest 800 gramów i w panierce. To tyle odnośnie ryby, tyle mamy warzyw i teraz jak zetrę na tarce, to dopiero zadecyduję, ile cebuli do tego pokroję. Bo powiem szczerze, że ja to nie biorę według przepisu, tylko sama smakowo, że tak powiem, próbuję i za dużo, za mało tego dodać, tamtego, no odjąć to się nie da. Ale będę widziała, ile mam tego, to mniej więcej, no nie wiem, 3-4 cebule, zobaczymy ile, jakiej wielkości cebule. Także spotkamy się, jak będę miała już to starte i zabiorę się za cebulę. I teraz tak, słuchajcie, to jest taka mała miska i wyszła mi prawie cała tych warzyw, a tutaj na razie sobie obrałam 4 nieduże cebule, takie średnio małe, jak dla mnie. To jest niestety dużo większa miska, bo to jest jedna w drugą, ale widzę, że spokojnie wezmę jeszcze mniejszą, nie tą dużą, tylko mniejszą przyniosę. I zobaczymy, ile mi wyjdzie cebuli, czy 4, czy więcej będę robić cebul. I to jest ten sposób, że tu mamy taką miskę, a tutaj przyniosłam w tej chwili dużo mniejszą i też by było dobrze, jakby była prawie cała taka miska. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. I już jesteśmy w kuchni. Wyszło mi 5 cebul, bo jedną jeszcze dokroiłam, no to jest tak mniej więcej cebuli, ilość to jest połowa tego, co jest tych warzyw. Już mi skwierczy, także przerzucam do oleju. Oj. Za mało miałam oleju, dolałam w tej chwili jeszcze oleju. Przykręciłam, bo za bardzo się skwierczało. I to jest taki duży garnek, on ma chyba 5,5 litra. No to widzicie, ja sobie od razu w garnku robię. Wiem, że niektórzy robią na patelni, smażą, potem przekładają do garnka. Natomiast ja tak robię. I jak będzie taka żółtawa, ale na pewno musi być miękka, to właściwie nie zależy od koloru, tylko ona miękka, bo czasami wiecie, ona jest żółta, się robi, ale jest twarda. Jak będzie miękka, to wtedy dorzucimy tam te warzywa. I teraz tak, jak mi się cebula smaży w garnku, te warzywa mam zrobione już, to teraz ścieram na tych samych oczkach, co ścierałam warzywa, ścieram jabłka i spróbuję dwa duże, ja mam naprawdę duże jabłka, tak żeby było ich mniej więcej tyle samo, co było tej cebuli. Z dwóch jabłek mam tyle, także jeszcze jedno nie za duże ścieram. No i elegancko, 3 jabłka, 2 były duże, jedno takie nie za duże. To jest troszeczkę mniej niż było tej cebuli, no ale jak to wiecie, cebula się kurczy, a jabłko jest ważne, żeby były mega soczyste i kwaskowe, nie słodkie, już może być ewentualnie słodkawe, ale oby nie było takie jak wata.
wiecie, jakie czasami jest taka struktura jabłka. Ono musi być mega, mega soczyste i ono się tak fajnie rozperkoli i dodaje fajny smak. Ja generalnie do ryby po grecku daję tylko sól, bo musi być smak tych wszystkich przypraw. Dzisiaj mamy dzień przed Wigilią i dzisiaj to robię, żeby to wszystko razem się połączyły, te smaki. I jak mam takie gorące od razu z ognia te warzywa już upichcone, to kładę do naczynia żaroodpornego, wykładam właśnie taką gorącą na to rybę i znowu warstwę warzyw. I jeżeli mam drugą warstwę ryby, no to drugą warstwę ryby, warstwę warzyw. Wtedy ta panierka, ta ryba chłoną ten sos z tych warzyw, ten smak warzyw, no, no coś fantastycznego. Zajrzymy teraz, jak tam nasza cebula. O, niewiele zajrzymy, bo nam zaparowało. Aparat nam zaparował. No dobrze jest, się robi. Dużo soku puściła, robi się. I zobaczymy się wkrótce. No i co, kochani? Przyszedł czas, że cebula rzeczywiście jest żółtawa. I na dodatek jeszcze jest miękka. Nawet się robi lekko brązowawa i wrzucimy do niej, jak widzicie, nie jest jej dużo. Była taka miska, a mamy parę łyżek cebuli, tak? Nie soliłam na razie jeszcze nic, potem będziemy solić, bo jeszcze i pomidory będą dorzucone, także będzie wymagała bardzo dużo soli. To od razu mówię. Wrzucamy teraz te warzywka. I znowu będziemy smażyć, aż zmiękną. Tylko tutaj już nie podlewam olejem. Tylko jak będzie za mało, to ja delikatnie, ale to minimalnie paruję to wodą. Staram się nic nie robić, bo niech one lepiej się duszą same na tym oleju, ale jeżeli już, to delikatnie właśnie dodam wody. One i tak muszą puścić swój sok, te warzywa. Jeszcze jabłuszko, potem dojdzie, będzie też płyn. Jak jest za dużo płynu, to trzeba odparowywać. Zobaczymy. Kiedyś jeszcze normalnie dolewałam oleju, ale ja z tą moją wątrobą nie bardzo mogę, więc już teraz postaram się nie podlewać olejem. Natomiast powiem Wam jedno, ostropest jest rewelacyjny. Ja widzę naprawdę, biorę pierwszy tydzień, no nie wiem, chyba 5 czy 6 dni, i widzę totalną różnicę, słuchajcie, nie mam takiego bólu już, nie rozwala mi tej wątroby, że brzuch mam jak w 12 miesiącu ciąży, mimo że jest 9 miesięcy, jest rewelacyjny, ja to widzę już po sobie, tam wyniki wam, wynikami badań, ale ja po prostu widzę, że bardzo dobrze się po tym czuję, to działa. No i co? I niech sobie się pichci dalej pod przykryciem. Nadal bez soli. I widzimy się, jak się to upichci. Zobaczymy, jak będę musiała podlewać wody, to wtedy się połączymy. Jak nie będę musiała podlewać wody, no to też Wam powiem. I co? Podglądamy rybkę, co tam się z nią dzieje. Znaczy rybkę. Najpierw warzywka, idealnie. Puściła marchewka sok. Widzicie, to jest ani suche, ani mokre, tak? Takie lekko wilgotne. O, i ja na razie nie podlewam wodą. Niech to się w tym swoim własnym soku robi. Potem jeszcze jabłko puści sok, no i wlejemy pomidory. Na razie jeszcze nic nie doprawiałam. No mówię, soli to będzie bardzo dużo to wymagało. O, pięknie jest. Spróbuję, ale wydaje mi się, że to jeszcze za krótko, że to jeszcze pewnie jest wszystko twarde i musi jeszcze się
No. Jeszcze. To dłużej trwa, bo ja na małym, na dwójce mam kuchenkę ustawioną, także bardzo mało mam, bo to się po prostu pyrkoli. Nie zesmażam tego szybko, tylko powolutku, powolutku. Właśnie to dzięki temu we własnym sosie uwielbiam zapach, smak tych własnych warzyw. I rybka nam się zaczyna smażyć. Pierwsze dwa kawały powędrowały na patelnię. Chciałam Wam zwrócić uwagę, patelnia jest duża, 28 cm bodajże, także wielkie są te kawały ryby. I do następnej odsłony. I co? Sprawdzamy. Podejrzewam, że warzywa już, zobaczcie, one wypuszczają tego własnego soku. Zaraz spróbujemy, zobaczymy. O, ile tego jest. Nie wiem, czy tu u Was widać. Chyba widać. Także tyle, co sporo oleju rzeczywiście lunęłam do cebuli i jeszcze drugie tyle potem podlałam tej cebuli i do warzyw nic na razie nie dawałam. I teraz to już na pewno nic nie dam, bo jabłka zaraz puszczą jeszcze swój sok. Ekstra. Miękkie, niesłone. Wrzucamy je nasze jabłka. No jak to jabłka nie. O, widzicie ile soku już puściły jabłka. Nie wiem czy widzicie, ale lał się sok. Przepraszam, ja muszę. Jeszcze mam. Dzisiaj mi przysłali statyw pod telefon, ale jeszcze nie zgrałam właśnie jak to, że ja Wam teraz wszystko zasłaniam. Także przepraszam bardzo. I mieszamy to. I znowu przykryjemy, niech te jabłka się pyrkolą z tym dalej. Tam mi ryba krzyczy, zaraz będę musiała zdejmować rybę. Jak to w kuchni? Ciastka tłukę na spód od sernika. Jeszcze dzisiaj sernik zrobię, bo ja to nie lubię takiego. Znaczy, nie, ja nie lubię, moja wątroba nie lubi takiego świeżego sernika. Muszę mieć na drugi dzień sernik. A najlepiej trzeci, czwarty dzień, nie jest za świeży. Okej. To już. I teraz z tymi jabłkami, to tak ja wiem, do pół godziny maksymalnie myślę. Zobaczcie ryba. Widzicie, ta panierka ładnie się piecze. Nie spala się, nie odpada panierka. Dlatego lubię kupić gotową panierowaną. I tutaj bardzo dobrze widać po usmażeniu. Rybka tak wygląda panierka przed usmażeniem. Jak widzicie, nic mi się nie rozleciało. Jak była gruba, tak zostały płaty. Bardzo grube, bardzo ładne. I zajrzymy jeszcze do warzyw. O, to co Wam mówiłam. Widzicie, już jabłko zaczyna puszczać soki. Było mega soczyste, fantastyczne jabłko. No i co, kochani, z jabłkami już tam pewnie, nawet nie wiem, czy nie trzeba będzie rzeczywiście odchowywać. Dużo bardzo soku puściły. Ja w międzyczasie je soliłam, dużo bardzo soliłam, ale teraz dodamy pomidory i na pewno znowu trzeba będzie bardzo dużo osolić, tak? Nie ma nic gorszego niż niesłona potrawa z pomidorów. Jeszcze sobie spróbuję, ale już na pewno mięciusieńkę. Lejemy. Ze złej strony widzę kamerę. Myślę, że mi pójdzie całe 500 gramów, ale zobaczymy. Tam jeszcze trochę zostało. Będziemy oczywiście solić. Ta potrawa koloru jeszcze nam nabierze pomidorowego, to normalne. Wyjmę sobie sól. Tak, chyba trzeba będzie odparkotać. Po prostu wszędzie mamy wszystko, jak to przed świętami kilka rzeczy naraz się robi. Tak,
Tak, dolejemy zaraz wszystko. No to dużo jeszcze było. To jest to najgęściejsze z dna. Potem jeszcze pewnie znowu soli dodamy. O, tak, teraz to już będzie miało konsystencję. Tylko mówię, jeszcze pewnie będę odparowywać. Zaraz zobaczymy, podkręcę, bo teraz mi się przestało w ogóle. Zobaczymy, poczekam, aż mi się to wszystko zagotuje. Będzie piękne pomidorowe, bo to nabierze jeszcze bardzo nam koloru. I przepyszne będzie. Spróbuję jak z solą, żeby od razu sypać. Nie jest źle. Chyba na razie nie sypnę. No. Albo jakoś ja z łyżki zgarnęłam tą sól, bo jak dla mnie to zasłonę nawet było. Co niemożliwe, może ja z łyżki zgarnęłam sól. Ja tak dużo nie sypnęłam soli. Także dwa razy już dawałam, no ale... dobra. Musiałam mieć na łyżce trochę soli. Dobra. Niech się zagotowuje. Jeszcze damy 10 minut i wtedy będę wiedziała smak jarzynek, czy dawać sól, czy nie dawać sól, soli. I zobaczcie, tak to wygląda. No jest bardzo dużo teraz tego płynu, ale piękny kolor czerwony. Podkręciłam bardzo na szóstkę kuchenkę. Ani nie powiem gaz, ani ogień, no bo to prąd. I odparowujemy teraz. Wyłączyłam wariata u góry, co tam pobiera to wszystko, no bo byście nie słyszeli, ale generalnie no to muszę to teraz bardzo odparować. W smaku soli jest ok, także widzicie, z takiej ilości tej jarzynki mi wyszło ze 2,5-3 litry może, tak na garnek, no pół takiego dużego gara, to jest naprawdę duży garnek, ma 5,5 litra, on ma pojemności. I będziemy jeszcze potem już tylko przekładać. Już na sam koniec pokażę Wam jako, po odparowaniu, jaką ja preferuję gęstość. Tutaj chyba cebulki dosyć duże kawały, bo ja cebulkę właśnie też nie kroję za drobno, bo uważam, że no to nie musi być taka miazga, coś tam może być jeszcze. No i tak wygląda to po odparowaniu. Jak widzicie, jeszcze jest płynu, natomiast jest go naprawdę już tylko trochę. Ale ja lubię, jak jest wilgotne, z tego względu, że wchodzi to jeszcze w panierkę. Mój mąż z tyłu, wiesz, bo karczę krowi przygotowuje. No i co? I nakładamy. Mam takie tu obok duże naczynie żaroodporne i do niego będziemy nakładać. Najpierw wkładę pierwszą warstwę właśnie samych warzyw, potem rybę na to i znowu warzywami przykrywamy. Polecam, spróbujcie z jabłkiem. Oczywiście może Wam nie zasmakować, każdy z nas ma inny smak. Możecie dać według siebie własne przyprawy, tak, możecie dodać pieprz. No ja na przykład no, nie daję pieprzu, bo tak jak mówię, ja uwielbiam smak po prostu tych zwykłych warzyw. O, i do takiej warstwy teraz będziemy układać rybkę. No i co, na jedną warstwę mi się mieści tylko i wyłącznie 2,5 rybki, także nakładamy dalej warzywa. I znowu będzie rybka i warzywa. Dobrze, żeby to wszystko przykryło sobie.
soli jeszcze w końcu dosypywałam, to od razu mówię z ręką na sercu, no bo pomidor kocha sól. My kochamy pomidory, pomidory kochają sól. I mamy już. I teraz kolejna rybka. I widzicie, że tutaj te pół rybki to jest trochę za mało na tą górną warstwę. No ale trudno. Jak to się mówi. Nie da rady inaczej. Już nie mam tu miejsca na statyw. Cóż z tego, że mam statyw? Jak to przed świętami, dzień przed Wigilią wszystko się robi. W domku wiecie, jaki jest zawrót głowy. 5 metrów za mało blatów. Tak jest, 5 metrów mąż podpowiada za mało blatów. Muszę na chwilę zastopować. I tak wygląda ryba po grecku, już w naczyniu, dwie warstwy. Naczynie żaroodporne. No też duże, większych nie dają na cały piekarnik. Jakby była jeszcze jedna rybka, byłoby dobrze na te dwie warstwy, natomiast no nie będę narzekać, tak? Nie będę wydziwiać kupować całej paczki, bo widzieliście, że to było w paczki. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!